Widzisz Marka? Tak. Sprawdź najpierw, czy to jest nasz Marek. Sprawdź jego DNA, zajrzyj mu w oczy. Tak. Dobrze. Powiedz mi w skrócie, jak go widzisz. Tak jakby doszedł do jakiegoś miejsca, gdzie nie może już iść dalej. To jest takie, można by było to porównać do podejścia do stania nad przepaścią. I to, co za nim jest, to się już wypełniło, czy to jest, a przed nim już nie ma jakby żadnej alternatywy, oprócz tego, że właśnie ewentualnie mógłby skoczyć. I on tego nie robi, nie skacze, bo no w sumie tutaj nie ma też gdzie skoczyć, bo to tylko tak jest jakby podobieństwo. Jest ciężki strasznie, Marek. Tak jakby w nim energia krążyła takiego płynnego metalu, ale nie takiej surówki rozgrzanej, tylko takiej chłodnej, chłodnego metalu. To pływa, krąży w nim, powodując, że on jest poszarzały, taki metaliczny właśnie i strasznie ciężki. I szczególnie właśnie ta ciężkość wpływa w głowę, powodując odczucie właśnie nawet bólu głowy. Jest coś takiego, jakby Marek miał do kogoś, albo do czegoś, albo o coś pretensje. Żal, o, to bardziej jest. Pretensje nie, żal. I on z tym żalem tam właśnie stoi i nie wie, co zrobić. Zauważył cię? Tak. Jak na ciebie zareagował? Ja bym chciał coś powiedzieć, ale nie może. Ten metal, ta forma tej energii metalicznej teraz mu zalała gardło i wiąże mu to słowa w gardle właśnie. Nawiąż z nim taki telepatyczny kontakt. Z jego częścią świadomą. I zapytaj go, czy wie, dlaczego tu jesteśmy. Tak. Czy zgadza się w związku z tym na to, żebyśmy z nim popracowali? Tak, zgadza się. Super. Zapytaj go w takim razie, żeby nam zdefiniował, określił, w czym chciałby, żebyśmy mu pomogli. Właśnie określić się bardziej. Określić się. On nie wie, co jest dla niego dobre, co złe. Nie jest pewny, czy jego decyzje są właściwe, czy to go doprowadzi do pewnego rodzaju, nie wiem, spełnienia, równowagi, czy to doświadczenia będą właściwe. On jakby czuje, że coś poza nim chyba dokonuje też tych wyborów. On jakby ma poczucie, że nie w pełni w zgodzie z sobą podejmuje decyzję. Czy doświadczy wręcz. Dobrze. Okej. Mogę z Markiem porozmawiać? Tak. To na 1, 2 i 3. Marku? Słucham. Dzień dobry. Jak się czujesz? Czuję się teraz ociężały. Ociężały. A wcześniej nie czułeś się tak ociężały? Nie, jak stałem, nie. Teraz jak... Ja muszę się trochę zmuszać do odpowiedzi i teraz czuję to. Aha. Sprawia ci to trudność? Tak. Powiedz mi, czy ta ociężałość czymś była spowodowana? Nie zauważałem jej wcześniej. Ona była, tylko jej nie zauważałeś? Nie przeszkadzała mi. Okej. Nie zauważam. Teraz się przeszkadza. Czuję. Sprawdź, Marku, co spowodowało, że ta ociężałość się pokazała teraz? Przeszkadzała mi być. Wyrażać siebie. Wyrażać.
podejmować decyzje? Przed chwilą nie miałem, byłem tak jakby wyłączony. Aha. Nie musiałem podejmować decyzji. Aha. Nie czułem, że muszę. Byłem w głębokim stanie jakiejś formy zadumy, takiego nieuświadomienia. Pracować. Twoja. Tak. Skoro się zorientowałeś, że jednak jest jakiś ciężar, który nie pozwala ci się wyrażać. Tak. Chciałbym, żebyś teraz sprawdził, czy coś lub ktoś powoduje, że nie możesz się wyrażać, że jest ten ciężar. Coś chyba jest. Coś jest. Mhm. Możesz sprawdzić, co to? Coś uciska mnie pod czołem. O, świetnie. I to coś jest w gardle. To teraz czuję. To najbardziej czuję. Gardło. Sprawdź, co masz w gardle. Możesz zanurzyć swoje ręce w to miejsce, gdzie jest gardło i sprawdź, co tam takiego jest. Co wyczuwasz? Co czujesz? Nie wiem, co to jest. Jakby dusza taka chrząstka, która otacza całe moje gardło. A teraz spójrz na tę chrząstkę, bo możesz wewnętrznym okiem mentalnym. Możesz spojrzeć i sprawdzić, czy ta chrząstka to jest twoja energia. Ja ci pomogę. Nie, ale moja energia przez to przepływa i zmienia się. Okej, okay. Czyli ta chrząstka jest pewnym rodzajem blokady. Czymś, co blokuje. Zgadza się? Tak to czujesz? Energia przepływa, tylko zmienia się. Nie wiem, co blokuje. Energia przepływając zmienia się? Tak. Świetnie, to powiedz mi w takim razie, kiedy dochodzi do tej chrząstki, jaką tam wtedy wibrację, jaką energię czujesz, a kiedy przejdzie przez tą chrząstkę, na co się zmienia? Różne zmieniają się, na różne emocje. Mhm. Czasem na obojętność. Mhm. Czasem czuję tam żal. Mhm. Czasem czuję jakiś wewnętrzny lęk. Mhm. To przechodząc, zamiast trafiać do głowy, to zaczynam to odczuwać pod sercem. Czy tam się wtedy ten żal, wewnętrzny lęk umiejscawia? Tam, pod tak, sercem? Czuję. A głowa obciążona jest. Tam są myśli. Tak dużo, że nie wiem, jakie są te myśli. Ale bardzo czuję pod sercem. Sprawdź, co tam jest pod sercem. Dotknij tak samo. Włóż swoje ręce, energetyczne ręce i sprawdź. Możesz dotknąć, pomacać, sprawdzić. Tam jest taka forma, jak naczynie w kształcie wydrążonego banana i tam jest więcej płynnej energii. Dużo płynnej. Ona tak faluje tam. Co powoduje wtedy, kiedy tam przechodzi ten żal, obojętność, wewnętrzny lęk? Co wtedy się dzieje? On mnie kołysze. Kołysze? Te emocje mnie kołyszą. Sprawdź, jak to wpływa na twoje ciało fizyczne. Zobacz, jaki to może mieć efekt. Odłącza mnie od ciała fizycznego. To wtedy, bo wtedy to mnie kołysze i wtedy tracę świadomość ciała.
Wtedy nie czujesz swojego ciała? Nie. Aha. Super. Sprawdź teraz w głowie. Powiedziałeś, że tam masz bardzo dużo myśli, które cię w pewien sposób obciążają. Ale nie mogę ich sobie wszystkich uświadomić. Wiem, że tam są, ale coś oddziela mnie od tych myśli. Z Zobacz. Przodu Aha. jest moja świadomość. Tylko w części czoła. A z tyłu i wiem, że jest ogromne obciążenie, jest ogromna ilość myśli, ale ja nie wiem, nie mogę ich odczytać. One tam Dobrze. są. Sprawdź w takim razie, co oddziela przód od tyłu. Czy jest tam coś, co jest oddzielającą formą? Jest przegroda. Przegroda. Wygląda jak... Jak pęcherzyk powietrza pod wodą, który oddziela właśnie te dwie części, a w środku jest taka forma kulista z takimi wypustkami. Ona przypuszcza niektóre tylko myśli, tylko niektóre. Sprawdź teraz, czy ta przegroda może mieć wpływ na twoją pamięć i koncentrację. Czuję, że tak, bo nie wszystko jestem w stanie tam odczytywać. Nie mogę, nie mam dostępu do całej swojej świadomości, tylko do części. Reszta się zapisuje, to tam jest, ale ja nie mogę z tego korzystać. Marku, wyjmij teraz tę przegrodę. Możesz to zrobić? Wiesz, jak to zrobić? Nie. Zanurz swoje ręce i pomyśl o tym, że wyjmujesz. Że wyjmujesz przegrodę, która rozdziela tył od przodu w twojej głowie. Zrobisz to? Tak. Na jeden, dwa i trzy już. Powiedz mi, jak się teraz czujesz w miejscu głowy? Co odczuwasz? Że wszystko się wylało. Tam, gdzie nie miałem dostępu, wylało się do czoła i zaczyna się wszystko mieszać. To, co się wylało, to jest twoje? Czy to są myśli, które się tam kotłują? Nie, nie tylko co to myśli. Jest? Myśli i opinie, o których nie miałem pojęcia, były tam. W jakiś sposób też wpływały na mnie, ale poza mną. To są myśli i opinie, które są zewnętrzne. Albo moje, tylko zapomniałem o nich. Aha. Ale one tam były. Były. Powiedz mi, czy teraz masz dostęp do swoich wspomnień, do pamięci? Tak, widzę dużo obrazów. Obrazy. Ludzi widzę. Bardzo dużo ludzi. Dużo ludzi widzisz? Czy to są ludzie, którzy właśnie wyrażali swoje opinie? Przekazywali ci swoje myśli? Tak. Mają do mnie nawet pretensje i żal. A ja mam do nich. Mamy różne zdania. Macie różne zdania. Dobrze. Patrzymy na to samo, jakbyśmy patrzyli na zupełnie coś innego. Tak. Widzisz to inaczej. Dobrze. Dobrze. Wyjąłeś to, co przegradzało, tę przegrodę. Teraz chciałabym, żebyś jeszcze dalej sprawdził. To, co masz w gardle, już sprawdziłeś, wokół serca sprawdziłeś. Zobacz, czy jeszcze coś jest w twoim ciele, co do ciebie nie należy. Ja policzę do trzech, to się wszystko pokaże. Jeden, dwa i trzy. Bolą oczy. Oczy. Coś jest w oczach, ale też jest w pachwinach. Jakby coś podciągało pachwiny, tworząc taki lekki ból. To jest połączone z częścią, z organami płciowymi.
Tak jakby podciąganie w pachwinach wpływało na te części ciała. Delikatnie przeszkadza. Przeszkadza. Sprawdź, jak to wpływa na twoje życie fizyczności. To coś chce pobudzać, a niektóre rzeczy wygaszać. To steruje energią. Sprawdź, czy to coś ma świadomość. To jest jak program, który się dostosowuje do mojej rzeczywistości. Dobrze, sprawdź teraz, czy to jest twój program. Nie. To nie jest twój program. Marku, czy chcesz poznać, czyj to jest program? Skoro to nie jest twój? Tak. To wezwij tego kogoś lub coś, do kogo należy ten program. Na 1, 2 i 3 już. To gad król. Ma koronę. Z ogromną ilością takich wypustek. I ja czuję, że w tej koronie jest malutka część, która do mnie należy. W jego koronie? Tak. Dobrze. Świetnie. Zapytaj, jak gad król ma na imię. Limba. Limba? Tak. Dobrze. Zatrzymaj go, zmroź go teraz. Będę chciała, żebyś przywołał z tych obrazów pamięci, które się pokazały, do których masz teraz dostęp, żebyś mi pokazał taki moment, kiedy tata uczy cię czytać. Pamiętasz to? Poczułem, jak lęk napływa mi do serca. Pod wpływem tego obrazu, tego wspomnienia? Prośbę, żebym to zrobił. Okej. Lęk. Dobrze. To zewsząd spłynęło. Spłynęło. Dobrze. Czy ten lęk nie pozwala ci wrócić do, spojrzeć do tamtego wydarzenia, do tamtego doświadczenia? Tak. Kiedy ojciec uczy cię zobaczyłem czytać? Lęk. Dobrze. Obrazu nie zobaczyłem. Dobrze. To w takim razie zbierz teraz ten lęk. Limba jest zastopowany, a ty zbierz cały lęk. Wiesz, jak to zrobić? Na 1, 2 i 3 już. I do portalu. Rzuć ten lęk do portalu. Rzuciłeś? Tak. Świetnie. Czy teraz możesz wrócić do tego wspomnienia, pokazać nam ten moment, kiedy ojciec uczy cię czytać? Kiedy chcę wrócić, to tworzy się pustka w części, gdzie to wspomnienie jest. Czuję, bo tam kieruje mnie. Tam to jest, ale tam jest bardzo biało. Tam jest bardzo biało. Czy tam jest coś, co zostało wygumkowane, usunięte? Sprawdź. Nie, to tam jest, ale nie mogę zobaczyć. Nie możesz zobaczyć. Co powoduje tę pustkę? Sprawdź. Czy to limba działa? Próbuję oddziaływać? Albo to, co mi włożył. Albo to, co ci włożył. Sprawdź. Cała co ci... moja klatka piersiowa stała się miękka. Zapada się i wchłania różne, tak jakby napełniała się różnego rodzaju emocjami. Dobrze. Czy to, co ci włożą, to są te implanty, czy jeszcze jest coś dodatkowego, co powoduje tę pustkę? To w klatce piersiowej jest to jest coś dodatkowego. Dodatkowo. Tak jak Pumex, który robi się bardzo miękki.
bardziej chłonny. Dobrze. Dobrze, to w takim razie wyjmij to z klatki piersiowej, ten pumeks. Możesz to zrobić? No, 1, 2 i 3 już. Połóż na podłodze. Czy teraz masz dostęp do tego wydarzenia? Pokaż mi ten moment, kiedy, jeden z tych momentów, kiedy ojciec uczy cię czytania. I stoi za mną. Stoi za tobą. Ojciec? Tak. Dobrze. Powiedz mi, jakie emocje wtedy w sobie odczuwasz? Czuję, jakbym się kurczył. Dobrze. A teraz mam on rośnie. Ojciec rośnie. Jakby cień rozchodził się po całym pomieszczeniu. On rośnie i się kurczy. Ojciec i jego jako cień rośnie, a ty się kurczysz. Tak. Boisz się ojca? Boję się. Nie wiem, czy jego, czy tej sytuacji. Dobrze. Zatrzymaj to, Marku. I chciałabym, żebyś na tę scenę spojrzał z góry, ale na planie energetycznym. Chciałabym, żebyś zobaczył, co w energii się dzieje. Spójrz na to całe doświadczenie. Moja energia opada. I staje się bardzo ciężka. Ona jest coraz wizualnie mniejsza, ale coraz bardziej ciężka. Dobrze. Czy czujesz to, patrząc na ten obraz, czujesz energię swoją ojca, czy jest jeszcze jakaś energia? Jego limba. Czuję jego, że wpływa na ojca. To on jest tym cieniem. On jest cieniem. I ten cień rośnie. Dobrze. Okej. Pochłania mnie. Ten cień cię pochłania wtedy? Jest. No. Wokół. Dobrze. Wtedy czujesz jakieś ogromne napięcie w sobie? Czuję nie tylko napięcie. Dużo emocji, ale też ja bym się wyłączał. Spójrz na litery. Czy widzisz litery? Widzę. Ale ich nie rozumiem. Nie rozumiesz ich. Dobrze. Układają się zupełnie w takie ciągi, które nic dla mnie nie znaczą. Dobrze. Sprawdźmy w takim razie, a jaka rola jest tego cienia? Wiemy, że wpływa na ojca. Limba wpływa na ojca. Cień ma mnie przenieść do tej przestrzeni, w której jestem. Jakby chciał mnie tak zmniejszyć, żeby mógł mnie włożyć do siebie, żebym tam miał istnieć w nim, w jego przestrzeni, tak. Wiemy, że część ciebie, tak jak zauważyłeś, jest w koronie limby. Tak, to znak, że należę do niego. Dokładnie. Udaje mu się w tym momencie włożyć ciebie do siebie, do niego? Większą część. Większą część już była. Już była. Okej. Marku, wracamy do tu i teraz. Wróć. Zostaw tam ten obraz. Spójrz teraz, ile limbie udało się włożyć ciebie do siebie. Za każdym razem. Udało mu się coraz więcej. Tak. To teraz popatrz na chwilę obecną, na dziś, na teraz. Ile w nim jest ciebie? To
wydaje mi się, że jestem cały, ale jakaś część jeszcze jest poza tym. Jeszcze mała część. Mała część. Jest ona poza. Ja tęsknię, albo ona tęskni, albo ona chce mi, albo ona może mnie woła. Dokładnie. Jak byś określił procentowo? Ile zostało tej małej części ciebie? 7. To sporo udało mu się. Masz taką możliwość, że każde pytanie, które zadasz Limbie, on musi na nie odpowiedzieć. Jaki jest jego plan na twoje życie? Czy chce osiągnąć 100%? Zabrać ci jeszcze te 7%? Tak, chcę. Chcę zawłaszczyć mnie całego. A jeśli zawłaszczy cię całego, to co się stanie? Zadaj mu to pytanie. To przestanę istnieć. Moja świadomość całkiem się podporządkuje. On będzie w pełni mógł korzystać ze mnie, a ja stracę połączenie ze wszystkim, z sobą. Będę tylko częścią jego. Będziesz częścią jego. Nie udało mu się jeszcze do tej pory całkowicie cię zawładnąć, tobą zawładnąć, bo nie byłoby tego spotkania, gdybyś nie czuł, że coś jest nie tak. Czyli te 7% jednak ma, choć mało, ale siłę przebicia ma. Czyli te 7% do niego nie należy. Nie. Przestaniesz istnieć. Opisz mi to, jakby to wyglądało, gdybyś przestał istnieć. Nie będę wiedział. Nie będziesz wiedział. Nie będzie mnie. Fizycznie będziesz? Tak, fizycznie tak. A świadomościowo nie? To nie będę ja. Dobrze. To teraz zażądaj, żeby Limba pokazał ci jakieś wydarzenie w twoim życiu, tym życiu, którym zabierał ci kolejną część ciebie. On musi ci to pokazać na 1, 2 i 3. Widzę kolegów, dzieciństwo i kolegów. Oni chcą, żebym był taki jak oni, żebym robił to, co oni. Jest dużo śmiechu, dużo lęku, ale też potrzeba podporządkowania się tej sytuacji. Robię to, co oni chcą, żeby być zaakceptowanym. A on to wykorzystuje. Czyli to jest tutaj na podporządkowaniu. Ulegasz kolegom, a w tym momencie Limba coś zabiera, wkłada do siebie. Pokaż mi to. Bardziej czuję, że upycha mnie w sobie. Okej, upycha. I sprawdź, czy chodzi tylko i wyłącznie o podporządkowanie, czy są tam jeszcze inne emocje, jakieś inne wibracje. Zmieniają się moje emocje i wibracje. Aha. Kiedy przestaję podejmować własną decyzję, tylko podporządkowuje się. Wibracje zmieniają się i pojawiają się emocje, które powodują, że on może mnie bardziej wchłonąć. Sprawdź, które to najsilniejsze emocje, na podstawie których może cię wchłonąć. Odrzucenie. Odrzucenie. Coś jeszcze? Takie poczucie, że będę gorszy. Nie mogę być gorszy. Jak się tam ta historia kończy? Podporządkowałeś się kolegom? To nic takiego. Aha. Patrząc na to, to nic nieznacząca sytuacja. Jednak
taka, której trudno nadać z tego punktu jakieś duże znaczenie, ale tam patrząc to miało wpływ. Miało wpływ. Dobrze. Marku, chciałabym, żebyś teraz sprawdził, czy schodząc jako Marek, rodząc się jako Marek, ten limba cień był już przy tobie. Możemy tam pójść? Widzę, tak, był. Był. Dobrze. Zapytaj limby, czy ma pomocników. Ma. Niech ich wszystkich wezwie. Wracamy do Twittera. 1, 2 i 3. Niech wezwie wszystkich swoich pomocników, którzy ingerowali w ciebie. Kto się pojawił? Dwóch. Dwa? Co tak, to za gatunek? Dwa gady? Tak. Jaka była ich rola? Jakbym znał ich, widział albo czuł w innych ludziach. Czyli z tego wynika, że być może są połączeni z innymi osobami, z którymi, istotami ludzkimi, z którymi masz do czynienia? Tak. Dobrze. Zadaj pytanie jeszcze Limbie, na które musi odpowiedzieć, czy on jest jedynym zarządcą całej tej przestrzeni i sytuacji? Czy jeszcze ktoś jest nad nim? Nie, on. To jest on. I te dwa gady. Czyli pośrednio te gady, manewrując innymi istotami ludzkimi, mają wpływ na ciebie? Zgadza się? On każe. On każe im. On im A każe. Oni każą innym. Dobrze. W takim razie, Marku, wezwij te wszystkie istoty, które mają na ciebie wpływ, te myśli, opinie innych, które znalazłeś w swojej głowie. Wezwij wszystkich. Możesz? To jest bardzo dużo, ale widzę moją matkę, ciotkę i moje rodzeństwo. Dobrze. Czy to z tego życia? Nie. Z tego życia są też, ale oni są z tyłu. Z tyłu są. Sprawdź, czy oni wszyscy mają powiązania z tymi dwoma gadami i z tym gadem królem. Tak. Aha. Dobrze. Oni wchodzą im do głowy i mówią, co mają zrobić. Okej. Czyli też pośrednio w pewien sposób jesteś z nimi połączony. Ponieważ mówisz, że matka, ciotka i rodzeństwo są z innego wcielenia, to jest to też połączenie karmiczne. Macie wspólne doświadczenie. Zgadza się? Tak, mamy wspólne. Sprawdź w takim razie, jakie to jest to wspólne wasze doświadczenie. Czym się charakteryzuje? Innymi spojrzeniami. Zupełnie innymi spojrzeniami. Każdy widział tą sytuację inaczej. I powstał konflikt. Czyli jedna sytuacja, jeden fakt, jedno wydarzenie może być interpretowane na różne sposoby. Tak. Ale interpretacja i widzenia tego wszystkiego jest w pewien sposób kontrolowana przez te gady. Tak, bo poszczególne osoby próbują wywierać na siebie wpływ. Ja na innych, inni na mnie. Poszczególne osoby na siebie. Każdy widzi to inaczej. I wynika z tego jakiś konflikt, kiedy inaczej patrzy, inaczej widzicie, interpretujecie pewne wydarzenia, fakty. Tak.
Kiedy taki konflikt następuje, co się dzieje energetycznie? Spójrz, jak kady podjudzają, czy ładują do pieca? Gady każą patrzeć na mnie, głównie mojemu rodzeństwu, w taki sposób, że mi zazdroszczą. A ja zazdroszczę mojemu rodzeństwu. Aha, czyli wzajemnie zazdrościcie. Jest tu zazdrość. Ale też żal. Dużo żalu. Dużo. Powiedz mi, czym, na czym zbudowany jest ten żal? Na odrzuceniu. Odrzucenie. Poczułeś się odrzucony przez rodzeństwo? Nie. Przez matkę. Rodzeństwo chciało być na moim miejscu, a ja chciałbym być na ich. Okej. Wydawało ci się, że ich relacje, ich pozycja jest lepsza niż twoja? Byliśmy rodziną, a ja nie mogłem z nimi być. Dobrze. Okej. Marku, czas chyba popracować ostrzej. Czy widzisz już mniej więcej, o co chodzi? Czy widzisz mechanizm, którym jesteś w pewien sposób kontrolowany? Widzę. Czy widzisz, że 93% zostało ci w pewien sposób zabrane, czy zawładnięte, albo kontrolowane? Zostało tak. ci niewiele, 7%, ale to jest też bardzo dużo. Nie przejmuj się tym. Chciałabym, żebyś teraz, żebyś teraz wyłączył wszystkie te elementy, które są obce w tobie. Te wszystkie elementy, które odkryłeś. Też ten element w oczach. I powiedz mi jeszcze, jaka jest funkcja tego. Czy to właśnie powoduje, że w pewien sposób interpretujesz pewne obrazy? Tak, tam jest ucisk różnych rodzajów, wpływ. Różne częstotliwości tam wpływają i to wpływa na obraz. Dobrze. Wyłącz wszystkie te elementy na 1, 2 i 3. Wyłącz. I powiedz mi, jak się czujesz teraz. Dobrze. Spokojnie. Spokojnie. Dobrze. Okej. Zostaw mnie, Marku, z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Jak się czujesz, Darku? Dobrze. Powiedz mi, jak teraz Marek wygląda? Jest bardziej w tej zawłaszczonej części. Bardziej jest sobą. Jakby ta jego świadomość, ta spoza tego, ta świadomość tego, kim jest, weszła do tamtej zawłaszczonej części i dała jakby takie poczucie odnalezienia siebie. Ale poproś Marka, żeby nie łączył. To nie jest A to ten nie, moment. To nie Dobrze. Jest, że on jest... łączy, tylko okay. czuj. Bardziej czuję to, co zawsze czuł, jakby wołanie tamtej części, tylko teraz bardziej jest w stanie to odróżnić. Już teraz ten mechanizm zobaczył, zorientował się, że tak naprawdę większą częścią jego świadomości kontroluje coś lub ktoś inny, w tym przypadku Limba? Tak. Bardzo dobrze, bo to jakby odzyskanie lub uświadomienie sobie tego wszystkiego jest dużym już sukcesem. Sprawdzenie całego mechanizmu i zobaczenie, jak to działa. Dobrze. Okej. Czy to, że tak duża część została mu zawładnięta, może wpływać na brak pewności siebie, Marka? No, zdecydowanie tak, bo to widać nawet w tamtych wspomnieniach, że ta pewność siebie została właśnie tam najpierw kontrolowana, a później się faktycznie rozeszła w nim.
Dobrze. Czy któryś z tych elementów, które wyłączył, być może też wszystkie, a być może sam fakt, że właśnie jest w tak dużej części kontrolowane, może wpływać na to, że w momentach stresowych trzęsie się całe ciało Marka, ciało fizyczne? Tak, dlatego że wtedy właśnie on odcina się bardziej od tamtej, czy jest, no odcina się w pewien sposób, zostając w tej pustce, którą ten gad w nim wytwarza. I wtedy jakby ta wibracja naprawdę spada i ciało już wtedy reaguje. Reaguje. Okej. Marek powiedział mi, że jako dziecko potrafił wpadać w szał do tego stopnia, że był w stanie dać sobie radę z większymi, silniejszymi od siebie, nawet z dorosłymi. Czy tam wtedy było to spowodowane działaniem limby lub tych dwóch gadów? Tak, to chodziło o to, żeby właśnie odciąć, starać się odciąć go od swojej świadomości i stworzyć takie natężenie emocji, które zaczynały właśnie w nim przejmować kontrolę w nim. W nim i znowu też kontrolę nad jego ciałem. Można było właśnie wykorzystywać jego ciało za pomocą emocji. Poproś też Marka, żeby spojrzał na taki moment, kiedy już wiemy, kiedy uczył czytać, to był pod wpływem też limby. Czy kiedy bił Marka, kiedy bił mamę, czy tam też był wpływ gadów? Tak jakby właśnie te gady kazały im w taki sposób patrzeć na Marka, czy odbierać go, odczuwać i robić właśnie wtedy coś przeciwko niemu. Poproś Marka, żeby spojrzał na dzisiejszą swoją rodzinę, ojca, matkę, rodzeństwo. Czy wszyscy są w pewien sposób połączeni z tymi gadami? Tak. Dobrze. Okej. No dobrze, to teraz pytanie do Marka. Zadaj mu pytanie, czy w takim razie jest gotowy na to, żeby sprawdzić, kiedy to wszystko się zaczęło? Jest. To idziemy tam. Poproś go, żeby nam pokazał, kiedy wszystko się zaczęło na 1, 2 i 3. No to w tamtym życiu się pokazuje, którą zobaczył już Marek. Tutaj jest taka sytuacja, że on urodził się jako ostatnie dziecko w takiej dosyć dużej rodzinie. Tamtych dzieci było z 8, on jako 9 przyszedł. I w momencie, kiedy on się urodził, miał tak gdzieś pół roku, to jego ojciec zmarł. W ogóle nie wiem, czy ojciec tak naprawdę był dużo starszy od żony, od matki Marka i w każdym razie zmarł i była dosyć spora różnica pomiędzy Markiem a kolejnym z rodzeństwa. I ta matka trochę się podłamała w momencie, kiedy ten ojciec zmarł, bo w momencie, kiedy on jeszcze żył, to było wszystko dobrze. Ale wtedy, jak on zmarł, ona poczuła, że teraz jeszcze trzeba jedno dziecko wychować, gdzie tutaj już wydawało się, że wszystko jest dobrze. I wtedy jakby to do gry wkroczyła jej siostra, która była zupełnie w innej sytuacji. Po pierwsze, była dość majętna, jej status społeczny był zupełnie inny. Miała męża, ale nie mogła mieć dzieci. I ona jakby właśnie poczuła, że teraz to jest jej szansa, że pomoże tej swojej siostrze i zaproponuje jej, że ona weźmie to dziecko. Weźmie dziecko. Na wychowanie, będzie jej lżej, wszystkim będzie lżej, a ona się może będzie mogła, miała kim opiekować. Przekazać, ma teraz dużo czasu i te uczucia, które ma, przekaże i będzie dla niego dobre. Z tym, że to nie było tak, że to było ukrywane,
To było wszystko oficjalnie jakby przekazane, to dziecko wszystko, wszyscy wiedzieli tak naprawdę, i rodzeństwo, i sąsiedzi, i wszyscy. No i tak się stało gdzieś w niecały rok miał Marek wtedy, jak ta ciotka go wzięła i naprawdę, naprawdę się nim opiekowała. On miał dobre życie, można powiedzieć tak obiektywnie oceniając. Do tego jego rodzeństwo miało żal, czy wręcz zazdrościło jemu, że oni tutaj się gnieżdżą i w ogóle mają ciężko, a ich brat ma naprawdę fajne życie. Ale z drugiej strony Marek wtedy poczuł odrzucenie i wiedział, że on przyszedł do tamtej rodziny. On ich kochał i chciał z nimi być. On wiedział, że tam jest może biedniej, ale ta rodzina w jego odczuciu kochała się, tam była większa więź. Tam były jakby i miał za złym, że go oddali. I jeszcze dodatkowo nie rozumieją go, że jak mogą w ogóle mu zazdrościć, że to, że gdyby byli tacy oddani komuś po prostu, wyrzuceni w pewien sposób, on tak to czuł. Tak czuł. To wtedy byłoby inaczej. I nastąpił taki konflikt właśnie, szczególnie jak jego matka właśnie zaczęła widzieć, że to był w pewien sposób błąd, bo przecież wychowałaby kolejne dziecko, przecież 8 już wychowała. Nie byłoby przecież z tym problemu, a ona wtedy poczuła i to też przeszło na Marka. Tam takie bardzo dużo takich wzajemnych, emocjonalnych zależności powstało. Aha. Bardzo Marek cierpiał właśnie, że nie może być z rodziną. Ta ciotka nie mógł jej pokochać, w sensie szanował ją, był jej wdzięczny nawet, ale cały czas ta pretensja, że został no, po prostu wypchnięty z domu. Wypchnięty. Dobrze. Dobrze. Sprawdź w takim razie razem z Markiem na tym polu energetycznym, kiedy coś lub ktoś się zbliżyło. Coś lub ktoś zaczął mieć wpływ właśnie na to takie patrzenie. Rodzeństwo widziało, że Markowi jest lepiej, a Marek tęsknił za tą pełną rodziną swoją. I też interpretował to inaczej. W zasadzie to te dwa gady robiły taką krecią robotę, bo najpierw jakby nawiązały do tej emocji, do tych emocji, które w ciotce były, bo tam była bardzo duża tęsknota za tym, żeby ona była matką, za tymi uczuciami matczynymi. To wszystko na tym zagrano i wtedy te wpłynięto na nią, później wpłynięto na matkę, czy wcześniej może nawet na matkę, bo kiedy ona została sama, została wdową, wzmocniono w niej poczucie, że teraz będzie jej bardzo trudno. Ciężko. Tak jakby w niej został program, że ona teraz sama sobie nie poradzi albo będzie musiała sobie radzić w bardzo trudnych warunkach. I to właśnie spowodowało tą decyzję, żeby zadecydować kompletnie poza wolą Marka. On był za mały, żeby mógł w ogóle wyrazić tą wolę. Natomiast później już, kiedy rodzeństwo zobaczyło, że ich brat naprawdę ma fajne życie, z ich perspektywy naprawdę to tak wyglądało, no to wtedy te dwa gady zaczęły właśnie skakać po nich i pokazywać im, jączyć, że on ma, a oni mają brak. I to spowodowało właśnie zmianę sposobu postrzegania, uczuć, nawet podejścia do Marka. No i w końcu można było podejść do Marka i pokazać mu tych wszystkich ludzi, którzy po prostu oddali go jak rzecz. Spójrz razem z Markiem, na jakiej najmocniejszej emocji ten gad mógł się zbliżyć, czy jeden z tych gadów mógł się do Marka zbliżyć. To odrzucenie i żal. Odrzucenie. Tak, a później już cała seria innych obaw, lęków, złości, takich wręcz czasem wściekłości, które na bazie tego wyrosły. Poproś Marka, żeby pokazał, czy pojawiło się najpierw odrzucenie i żal, czy pojawił się jakiś implant.
Najpierw odrzucenie, tak jakby gady kazały temu rodzeństwu mówić, pokazywać swój żal do niego, że on ma teraz dobre życie. I to wykształciło takie chwilowe emocje, które zostały właśnie zapieczętowane czy utrwalone tymi implantami i to mogło już w Marku być, dojrzewać i rosnąć. Dobrze. To już mniej więcej mechanizm wiemy, czyli na tym odrzuceniu i żalu można było mu coś włożyć, jakiś pierwszy implant. Tak. Który to był ten implant? To był taki w głowie, gdzie to później zaczęło wyrastać i w efekcie to było bardziej taki bąbelek, który jakby wiązał te emocje, ale on rósł i urósł do takich, jakby zmieniły się proporcje, że została mu tylko część jego małej świadomości, a ta została wymieniona. I ona wpływała na Marka, tylko właśnie on nie miał na to wpływu, tak jakby można było uruchomić tamte programy, użyć jego ciała, kazać mu coś mówić poza kontrolą jego świadomości. Powiedz mi, kiedy nastąpiło to rozdzielenie? Czy to w momencie, kiedy dostał ten mały bąbelek i po jakimś czasie zaczęło to się zwiększać, ta przegroda? Tak, cały czas oddzielenia. Już później to, ta proporcja się zmieniała. To rosło. Jak do tego doszło, że Limba przejął część jego świadomości? Przejął w taki sposób, że jakby tak bardzo skrótowo, na bazie tych emocji, które Marek poczuł, zaczął wzmacniać emocje i dodawać nowe, tak, żeby Marek nie mógł czuć, podejmować decyzje czy doświadczać w zgodzie z własną naturą, tylko na bazie tych emocji, które zniekształcały cały obraz. Poproś Marka, żeby ci podał procentowo, ile w tamtym życiu Limbie udało się uzyskać, przejąć. W tamtym życiu 3%. Czyli zaczął od 3%. Okej. I tutaj też jest taki obraz, pojawia się i odczucie, że to jakby patrzeć na procentowo, to tutaj w ogóle jakby w procentach tego się nie da odczuwać, bo te 3% są tak silne, że wydaje się, że po prostu, że to jest cały Marek. Ta emocja tak silnie wpływa na całość, tak jakby na jakąś bardzo czystą strukturę rozlać dosłownie drobinę atramentu i to tak zburzy obraz tej całości, że tylko się skupiamy na tym brudzie, który się pojawiał i to po prostu dominuje całą resztę. I tam 3% to nie jest 3%, to jest jakby góra. To było bardzo dużo. Dobrze. Rozumiem. Tak intensywnie jest to wszystko odczuwane. Tak. I tam wybuchy takie to, że rosną te emocje, to właśnie później ten implant jakby wzmacnia to i to z jakichś takich drobnych rzeczy to urasta do jakichś ogromnych ogromnych emocji. To w takim razie sprawdź razem z Markiem, ile było wcieleń od tamtego życia do dziś? Sprawdźcie to. 17. I za każdym razem podczas kolejnego życia zabierał te kolejne, przejmował kolejne części. Tak, żeby... i mało tego, i wykorzystywał prawie za każdym razem tych samych ludzi. On ich ustawiał właśnie w takich konfiguracjach, żeby zawsze coś, był jakiś konflikt, albo z rodzicami, albo z jednym rodzicem, albo z bratem, albo z siostrą, Z kimkolwiek. Czy z tamtego życia karmicznie pojawiają się w każdym kolejnym z tych 16 żyć?
Tak, właśnie tak. Aha. Ci ludzie Matka, się cały czas. rodzeństwo. Tak. Ciotka, ojciec. Tak. A w dzisiejszym życiu, które z nich się pojawiło? No tak, tak. Tak to samo? Mhm. I ojciec jest ojcem, matka matką? Nie, to nie tak jest, że ojciec jest ojcem. Czasem brat jest ojcem, czasem ojciec jest siostrą, matką, w różnych konfiguracjach. I oni przerabiają jakieś konflikty na różnych płaszczyznach, w obrębie rodziny najczęściej. Ale właśnie zawsze z tymi samymi ludźmi. Poproś też Marka, żeby spojrzał na tych ludzi, z którymi właśnie karmicznie jest połączony. Czy oni przechodzą podobny proces, jak i on? Jest im zabierana ta świadomość? Tak. I dzięki temu gad może właśnie wpływać na nich. Oni robią rzeczy zupełnie jakby w sposób niekiedy niekontrolowany. Nieraz są do tego przekonani i wiedzą, że to jakby jest ich sposób bycia, ich tożsamość, ich takie programy według, ale niektóre wręcz kompletnie nie zdają sobie sprawy. Nie zdają sobie z tego sprawy. Dobrze. Dobrze. To w takim razie wracamy do tamtego życia. Do tamtego życia, które w którym to wszystko się zaczęło. I chciałabym, żebyś teraz sprawdził, kiedy Marek się tam urodził, czy był czystą istotą o wolnej woli. Tak, do momentu właśnie, kiedy nie umarł ojciec, nie został oddany, tak. Dobrze. Okej. To ja bym chciała teraz z Markiem porozmawiać w tamtym miejscu, w tamtym momencie. Mogę? Tak. Tam ma inaczej na imię? Tommy. Tommy. Gdzie jesteśmy geograficznie, historycznie? Na terenach obecnych Czech. Jakiś rok, wiek? 1372. Dobrze. Okej. To w takim razie poproś Marka, żeby Tomiemu przekazał, czyli sobie przekazał całą informację, którą do tej pory zdobył. To wszystko, o czym wie. I chciałabym z Tomim porozmawiać. Na 1, 2 i 3. Mogę? Tak. Tomi? Słucham. Dzień dobry. Wszystko już wiesz. Nie muszę opowiadać. Masz całą wiedzę. Masz dostęp do całej swojej wiedzy. I wiesz, co się wydarzy. I wiesz, w jaki sposób wszystko będzie działało. I teraz chciałabym od ciebie usłyszeć deklarację, decyzję. Czy chcesz zmienić życie Marka tak, żebyś był w całości w swojej naturze, w 100%. Tak, tak. Nie po to się urodziłem, żeby ktoś zmienił moje życie. Dokładnie. Przez kolejne 17 wcieleń nie będziesz tak naprawdę miał kontroli nad sobą, jeśli pozostawimy to w takim stanie, w jakim jest obecnie. Ale ty tutaj, gdzie nie ma czasu, możesz wszystko zmienić. Zgadzasz się na tę pracę? Tak. Dobrze. W takim razie będę chciała, żebyś teraz odszukał w sobie odrzucenie i żal. Bo na podstawie właśnie tego odrzucenia twojej bardzo silnej emocji i żalu, być może pretensji, będzie można zaimplantować w tobie pewien implant, który będzie miał długosiężne i dalekosiężne rezultaty. Powiedz mi, gdzie masz to odrzucenie, żal w sobie? Tu nie mam. Ono się dopiero pojawi. Ale ty wiesz, gdzie ono się pojawi. Właśnie o to chodzi, że tu, z tego miejsca, masz możliwość spojrzenia na całość. To widzę. Dobrze, to powiedz mi, gdzie to jest. Gdzie to w wielu miejscach. Wypełnia klatkę piersiową, brzuch. Dobrze. I teraz powiedz mi, czy
wiedząc o tym, że konsekwencje mogą być takie, a nie inne, i właśnie na tej odrzuceniu żalu będzie można zainstalować ci implant. Czy chcesz się pozbyć tego odrzucenia i żalu? Tak, chcę się pozbyć. Dobrze. No w takim razie ja policzę do trzech, a ty już poszukasz tego. Zlokalizowałeś, zbierz to teraz i wyrzuć. Zrobiłeś to? Tak. Świetnie. Działamy z tego miejsca, ponieważ po drodze twoja świadomość w pewien sposób została rozdzielona. Dlatego nie chcę działać z dzisiejszego, tu i teraz, tylko działamy stamtąd, z twojego życia czeskiego. Bo gdybyśmy działali w tu i teraz, zebrałbyś prawdopodobnie bardzo zanieczyszczone elementy, cząsteczki. Działając na bardzo czystych formach, nie dopuścisz do tego. Rozumiesz to? Tak. Świetnie. No dobrze, czyli odrzucenie i żal zostały już usunięte. Teraz będę chciała, żebyś wezwał wszystkie istoty ludzkie, z którymi jesteś karmicznie i energetycznie połączony. Czy to z tego życia, czy z późniejszych żyć. Na 1, 2 i 3. Wezwij wszystkich. Pojawili się? Tak. Jest rodzeństwo? Mama, tata, ciocia? Tak. Dobrze. Są jeszcze inne istoty, które znasz? Są. Dobrze. To teraz popatrz, co cię jeszcze z nimi łączy, bo usunąłeś odrzucenie i żal. Zobacz, co cię jeszcze może z nimi łączyć. Te zależności karmiczne. To, że musieliśmy później razem istnieć i tworzyć relacje. Spójrz, czy gdzieś jest zazdrość. Tak. Zobacz, czy gdzieś kryje się nienawiść. Jest również. Spójrz jeszcze, czy jeszcze są jakieś silne wibracje, silne emocje, nisko wibrujące, ale mające bardzo dużą siłę przebicia. Na zewnątrz, wśród tych osób, tak. Dobrze. W takim razie będę chciała, żebyś tutaj przede wszystkim z tymi najbliższymi, z którymi we wszystkich swoich wcieleniach się pojawiłeś, będę chciała, żebyś pokazał im dokładnie, o co chodzi. Przekazał im też całą wiedzę. Całą wiedzę, którą zdobyłeś teraz. Cały mechanizm, na którym opiera się działanie gadów. Wykorzystywanie twoich emocji, silnych emocji. Podkręcania tego wszystkiego, a przede wszystkim wpływanie na percepcję, na interpretację zdarzeń, wydarzeń. Tak, żeby powstawał olbrzymi konflikt. Pokaż im to wszystko. Zrobiłeś? Tak. Świetnie. Jeśli chcą, mogą się tym zainspirować. Ty w tym momencie pokażesz im dokładnie, co robisz. Oni się będą przyglądać. Będę chciała, żebyś teraz zlokalizował wszystkie połączenia energetyczne i karmiczne, które masz ze wszystkimi tymi istotami. Zlokalizuj je u siebie. Oni mogą zrobić to samo. A kiedy policzę do trzech, poproszę cię, żebyś usunął to wszystko, na czym przykleiły się te więzy energetyczno-karmiczne. Być może właśnie jest to jeszcze zazdrość, być może jest to nienawiść i jakieś inne silne, które są u ciebie i być może są też u tych innych istot ludzkich.
Kiedy policzę do trzech, zbierzesz te wszystkie emocje i rozpuścisz wszystkie więzy energetyczne i karmiczne, które masz z tymi istotami. Gotowy, Tomi? Tak. Na jeden, dwa i trzy. Jak się teraz czujesz? Dobrze. Masz jeszcze jakiekolwiek połączenia z rodzeństwem, mamą, tatą, ciocią? Nie, nie czuję. Aha, nie ma tego. Dobrze, rozpuściłeś to wszystko. Świetnie. Dobrze. To teraz co? Czas powrotu. Chciałabym, żebyś teraz w tej swoim jestestwie, w tej swojej prawdziwej naturze, bez obciążeń karmicznych, bez obciążeń emocjonalnych, ciężko wibrujących, wrócił do swojego ciała w 2021. Gotowy jesteś? Tak. Na jeden, dwa i trzy. Już. Witaj, Marku. Witaj. Jak się czujesz? Dobrze, bardzo rzeźko. Świetnie. Ok. Sprawdź teraz dokładnie, czy masz dziś jakiekolwiek połączenia ze swoimi najbliższymi. Połączenia energetyczne i karmiczne. Nie. Nie masz. Dobrze. Powiedz mi w takim razie, gdzie jest limba? Nie ma. Gdzie są te dwa gady? Nie wiem. Aha, dobrze. W momencie, kiedy usunąłeś wszystko, zmieniłeś tak naprawdę bieg wydarzeń, zmieniłeś całą swoją linię czasową. Mało tego, z tego miejsca, jak chcesz, możesz też wyczyścić wszystkie dokładnie traumy, wszystkie wydarzenia, które miały wpływ na ciebie. Ty już to zrobiłeś przechodząc, ale jeśli cokolwiek zostało w twojej pamięci komórkowej, możesz to teraz jeszcze zrobić i wyczyścić. Wszystkie wspomnienia konfliktów, które haczyły was wszystkich, mogły haczyć. Wyczyść to na jeden, dwa i trzy. Zrobiłeś? Tak. Powiedz mi, czy masz w sobie jakiekolwiek elementy, jakiekolwiek implanty, elementy obce, które do ciebie nie należą? Nie. Dobrze. A teraz chciałabym, żebyś spojrzał na swoje myśli i powiedział mi, czy te myśli są twoje, czy w dalszym ciągu są spowodowane cudzymi opiniami, myślami, wpływem. Nie. Przepływają tylko moje myśli. Dobrze. Czy możesz mi odpowiedzieć na kilka pytań, które twoje ciało fizyczne zadało? Tak. Powiedz mi, dlaczego nie możesz spać na plecach? Dlaczego drętwieją ci ręce i nogi? Takie było pytanie twojego ciała fizycznego. Elementy, które miałem w sobie, zaburzały przepływ energii i wtedy w tej pozycji ta energia zapadała się, tworząc drętwienie, nie do energetyzowania. Spójrz, czy teraz energia płynie równo? Tak. Czy teraz, kiedy będziesz chciał spać na plecach, będziesz to mógł zrobić? Będę mógł. Dobrze. A powiedz mi, dlaczego masz obrzydzenie do surowego mięsa? To jest odczucie. Odczucie i energia, która stamtąd płynie. Taka forma obnażania czegoś, co było istotą. Zabicie tej energii, którą mi we mnie próbowano zabić. Jako dziecko tak naprawdę musiałeś zabijać i uczestniczyć w zabijaniu królików, obdzierania ich ze skóry. Spójrz, czy miało to też w jakiś znaczący wpływ na to, że masz takie obrzydzenie. Obrzydzenie do wielu też innych rzeczy tak naprawdę. To miało wpływ, dodatkowy wpływ, ale nie było jedyną przyczyną. Okej, dobrze.
Dobrze. To teraz jeszcze miałeś trzy wypadki w życiu, w swoim życiu jako Marek. Trzy wypadki samochodowe. One miały miejsce bardzo, prawie w tym samym miejscu, niedaleko kościoła. Podczas trzeciego wypadku miałeś wrażenie, jakbyś wyskoczył z ciała. I po którymś z tych wypadków usłyszałeś taki głos, tak jakby z nieba. Gdzie byłeś? Co to było, Marku? Sprawdź. To wołał głos tej przestrzeni, w której byłem. A tak jakby ta część, która tęskniła, chciała mnie zabrać, wyrwać, znaleźć, wykorzystać ten moment, który był, który miał mnie jeszcze bardziej stłumić, który miał jeszcze bardziej dać mi poczucie tego, że nie mam wpływu na swoje życie, że nie mogę go w pełni kontrolować, bo wydarzenia zewnętrzne mogą na to wpłynąć. Moja istota próbowała wykorzystać to też. Trzeba wykorzystać w jaki sposób? Połączyć się? Odnaleźć siebie? Przekazać to kim jestem. Bardziej, żeby to zaistniało w tej części, która była przejęta i zmieniona świadomością. Czyli były takie próby. A sprawdź teraz na tak zwanym tylko i wyłącznie polu energetycznym, czy tymi wypadkami ktoś w pewien sposób próbował wpływać na te wypadki, na to, żeby się wydarzyły? Tak. Czy... Tak. Po to, żebym miał poczucie, że sytuacje zewnętrzne mogą na mnie wpływać, żebym poczuł, że nie mam nad wszystkim i nie mogę mieć nad wszystkim kontroli. Sprawdź jeszcze, czy podczas tych wszystkich trzech wypadków Limbie udawało się wyrywać kolejne części ciebie? Tak, udawało mu się. Dobrze. Okej. No dobrze. Pytanie jeszcze było takie dotyczące bardziej fizyczności. Twoje ciało fizyczne zadało pytanie, dlaczego ma gorące stopy i nadmierną potliwość w całym ciele? Z czego to też mogło wynikało wynikać? Z obciążenia energetycznego. Ten ciężar i ta energia, która nie mogła w pełni krążyć, osiadała głównie w stopach, a natężenie, forma wibracji wpływała bardzo obciążająco na ciało, które czuło to obciążenie w każdej komórce. Dobrze. Bo twoje ciało fizyczne też powiedziało mi, że od 10 lat ma duży ból stóp. Czy to właśnie to obciążenie, które tam osiadało mocno? Tak, tam cały ciężar tego przepływał przez nogi i stopy. A skąd problemy z zatokami? I ostatnio dosyć poważny ból zęba i stan zapalny zęba. To kwestia tego, że w mojej głowie było wypełnienie energią, wzorcami, myślami o konkretnych częstotliwościach, natężeniu, co również właśnie obciążało ciało fizyczne. I jeszcze jedna. Brak czucia w lewej nodze na wysokości uda. Coś konkretnego? Te przepływy energii pouszkadzały pewne, czy obciążyły pewne kanały energetyczne, które przepuszczały zupełnie niekompatybilną z moją naturą energię. I wpływały na odczucia. Podnieś sobie teraz wibracje, Marku, na 1, 2 i 3. Zharmonizuj wszystkie energie, tak żeby w całym ciele płynęły równo, bez zakłóceń, bez blokad. I chciałabym, żebyś od razu te informacje przekazał swojemu ciału fizycznemu. Na 1, 2 i 3. Powiedz mi jeszcze, skąd problemy z alkoholem i papierosami? Dlaczego? Jest jakaś przyczyna lub była,
ezoteryczna tego? Tak. To jest forma przywracania czy równoważenia tej energii, która w części energetycznej się pojawiła, po to, żeby wyrównać to z ciałem, z fizycznością. Mhm. Czy będziesz umiał sobie z tym poradzić? Tak, tak jak wtedy te substancje były kompatybilne, tak teraz przestaną być i poczuję do tego obrzucenie, zacznie mnie odrzucać. Mhm. Sprawdź, Marku, czy masz w sobie nienawiść do siebie. Nie. Mhm. A sprawdź, czy masz nienawiść do ojca. Nie. Dobrze. Chciałbym, żebyś teraz odszukał swoją miłość do siebie, bezwarunkową miłość do siebie. Gdzie ją masz? Jest we mnie, zupełnie. Mhm. Jest w całości? Tak. Dobrze. To rozbłyśnij ją na maksa. Chciałabym, żebyś poczucie własnej wartości teraz wzmocnił też maksymalnie. Jest jeszcze jedno wydarzenie, które dosyć poważnie zapamiętałeś. Parę lat przed operacją swojego syna miałeś taki dziwny sen. Widziałeś swojego syna w trumnie. A następnie z tej trumny jakby usiadł i chciał wstać. Parę lat później, 2-3 lata później, miała miejsce operacja twojego syna na przepuklinę i okazało się, że jakby narkoza nie była dość silna i twój syn się wybudził, będąc pod narkozą. Też usiadł i ty to też zobaczyłeś. Co to było? Sprawdź. To połączenie karmiczne ze mną i z moim synem, które miało wtedy miejsce i było w mocy, spowodowało, że pewne odczucia, które sam miałem w innych wcieleniach, dało mi poczucie tego, co mój syn musi przeżyć, a jego ojciec, w czym będę mu towarzyszyć. I to odczucie dało znać o sobie jako coś, co musiało się wydarzyć, a ja mogłem poczuć to wcześniej. Wcześniej już, to miałeś taką prekognicję. Dobrze, czy masz połączenie karmiczne ze synem? Nie. Uwolniłaś to wszystko. Dobrze. Teraz powiedz mi w takim razie, czy chciałbyś całą tę informację i wiedzę, którą zdobyłeś, przekazać swojej rodzinie, najbliższym, może też innym istotom? Tak. Mhm. Dobrze. A chciałbyś kogoś zaprosić do siebie tutaj? Tak, tych wszystkich, z którymi miałem okazję być. Aha. Po to, żeby pokazać swoją czystość i brak powiązań. Dobrze, to zaproś ich, ale chciałabym, żebyś dokładnie sprawdził ich DNA, czy rzeczywiście są to te istoty ludzkie, o które ci chodzi. No, 1, 2 i 3. Zaproś ich. Pokaż im się, przekaż im wiedzę, którą zdobyłeś. Popatrz na swoich najbliższych, tak już dokładniej, czy uwalniając siebie i ich od siebie, w pewien sposób też wpłynąłeś na to lub miałeś taki wpływ, że są w stanie się też w pewien sposób uwolnić? Tak, bo widzą to. Dobrze. Czują i rozumieją. Dobrze. Nie możemy decydować za innych, ale skoro masz taką wiedzę, którą zdobyłeś, masz w pełni swoją świadomość, a to jest najważniejsze, i swoją naturę, pokazujesz im to wszystko i możesz im przekazać całą swoją wiedzę. Zrób to. I zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Jak ty się czujesz? Dobrze. Świetnie. No dobrze, to teraz, Darku, powiedz mi, patrząc z boku,
Marek jest czysty, w sensie połączeń z tymi najbliższymi, których zaprosił? Tak. Dobrze. Przekazał im całą wiedzę. Jeśli jest w nich wola, to się zainspirują tą wiedzą. Jest gotowy wypuścić ich? Jest. Na 1, 2 i 3 każdy wychodzi. Powiedz mi jeszcze tylko, Darku, jak patrzysz na Marka, zapytaj go też, czy w sobie ma cudze wzorce myśli, przekonania, programy, które mogą go blokować. Nie. Nie ma. Bardzo dobrze. To w takim razie zapytaj go, czy teraz z pamięcią będą problemy, z koncentracją będą problemy, będzie zapominał słów, zdań. Coraz więcej, bardzo dużo spokoju jest w Marku teraz i ten spokój też sprawia, że właśnie to, co przeżywa, to, co obserwuje, właśnie będzie się kodowało w jego pamięci. Kodowało, czy będzie zapamiętywał. Poproś Marka, żeby sięgnął po jakąkolwiek książkę i przeczytał dwa zdania z tej książki. Może? No, może. Czy litery mu się rozmywają? Nie. Nie. Czy czuje duży stres i napięcie, kiedy czyta? Nie. Świetnie. Okej. To bardzo dobrze. No dobrze, zapytaj Marka, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy dla niego zrobić albo razem z nim przetrenować? Nie, nie ma takiego poczucia. Nie ma. Zharmonizował swoje energie? Wszystko płynie bez zakłóceń? Tak. Dobrze. Okej. To teraz zapytaj go, czy w dalszym ciągu w jego przestrzeni jest jakaś przepaść? Nie, nie. Czy jest coś, co już minęło i gdzieś tam takie poczucie, że w zasadzie powinien zrobić krok do przodu, ale tej przepaści nie ma, ale ona mogłaby być? Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma. Jak wygląda jego przestrzeń? Jest rozległa, otacza go w takiej, otula go. Jest tam właśnie wszystko to, co jest nim, to czego on, to poprzez co może się przejawiać w życiu fizycznym. Świetnie. Dobrze. Zostaje w tej przestrzeni? Tak. Świetnie. Tu już ma swoje parametry. Tu sobie już tworzy to, co chce. Kreuje to, co chce. Może sobie wzmocnić swoją obfitość, sprawczość. Może tutaj już trenować. Jeśli jest gotowy na to, żeby zamknąć sesję, to jeszcze jest jedno pytanie. Czy chciałby sobie coś powiedzieć? Sobie w fizyczności. Tak, przekazać sobie prawdę o sobie. Przekazać sobie swój cały potencjał, swoją naturę. I przekazać sobie, że każdego dnia będzie budował swoje życie od nowa w zgodzie z sobą. Powiedz mi, Darku, jak wygląda połączenie między ciałem fizycznym a subtelnym? Jest silne, dobre. Dobre. Marek też powiedział mi, że podczas medytacji czuje, słyszy głos. Nie są to jego myśli, tylko głos. No to było zakłócanie jego. Właśnie i wtedy wydaje się też, że on czuł te myśli, do których nie miał dostępu. Okay. Także jakby miało mu to, jakby miało mu przeszkadzać. Można było wtedy je wykorzystać przeciwko niemu. Okej, okay. Dobrze. Jest gotowy, żeby zamknąć sesję? Tak. Darku, to czas na ciebie w takim razie. Ty jesteś gotowy do powrotu? Tak. To rozłącz się i odłącz się całkowicie od Marka. Wyjdź z tej przestrzeni, rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego, od wszystkich.